Witamy wszystkich. Dzisiaj idziemy do Doliny Chochołowskiej. Co dalej? Zobaczymy później, bo pogoda ma się zmieniać, więc na razie nic nie planujemy więcej. Motyw jest taki, że jesteśmy obok głównej drogi i dopiero musimy dojść do parkingu przy Dolinie Chochołowskiej i będziemy ruszać. Niestety jeszcze nie ma sezonu i busiki nie kursują zbyt często, wręcz praktycznie w ogóle. No i musieliśmy przyjechać zwykłym autobusem kursowym, który jedzie główną drogą. No i niestety mamy jeszcze kawałek przejścia, zanim w ogóle wejdziemy na szlak. Także idziemy. My za bilety autobusowe zapłaciliśmy 16 zł za nas oboje, ale jeżeli ktoś zdecyduje przyjechać się tutaj autem swoim, no to pierwszy parking już tutaj kosztuje 10 zł za cały dzień. Na pewno im bliżej te parkingi będą droższe, no ale tutaj kosztuje dyszkę. Jeśli ktoś nie chce iść pieszo, no to może tutaj wypożyczyć sobie rowerek i do Doliny Chochołowskiej właśnie pojechać rowerkiem. A tak jak mówiliśmy, no tutaj już te parkingi są droższe. Im bliżej, tym drożej. Ostatni parking tutaj znajduje się przy samej kasie. No i jak widać jest pusty praktycznie, dosłownie kilka samochodów, więc ten początek sezonu, brak sezonu jeszcze widać. I to bardzo dokładnie. My też dosyć długo staliśmy na przystanku w ogóle, zanim jakikolwiek autobus przyjechał. Także lepiej to wcześniej troszeczkę planować. No i tutaj też jest jeszcze właśnie ostatnia wypożyczalnia rowerków. Taki standardowy rowerek, no to jest 60 zł za dobę. Tutaj jeszcze budki, ale no wszystko jest zamknięte. Anetka poszła kupić bilety. Witów, siwa polana. Startujemy. Standardowo pewnie cena biletów 10 zł jest, tak. 10 zł osoba rowerem, 10 zł również ulgowy 5. Jest i grupa rowerzystów i my. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Bilecik kupiony, dyszkę za sztukę. No mówiłem właśnie. Aha. Odda. Czekaj, schowam ci portfel. I ruszamy. Jeszcze pogoda spoko, po południu ma się załamać. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Oby nie, ale... No i tutaj już musimy też zaznaczyć właśnie na wstępie, że poza spacerkiem, poza rowerkami możemy skorzystać z dorożki, która nas podwiezie tam dosyć wysoko, lub jest też ciuchcia, która tu jeździ. Nie wiem, ile kosztuje na nią bilet, kiedyś było to 5 zł, ale to było bardzo dawno temu. Nie mam pojęcia, jak jest teraz, ale spróbujemy ją nagrać jeszcze, może ją gdzieś złapiemy po drodze. A my idziemy. I trochę wieje. No. Dzisiaj. Ma jutro bardzo mocno wiać i załamanie pogody totalne. No. No właśnie więc mówili, że nawet 100 na godzinę będzie wiało. Ostatnie godziny słońca. Tuż za kasami zaczyna się siwa polana. Jest całkiem przestronna, ponieważ jest długa na 900 metrów, a jej szerokość dochodzi miejscami nawet do 350 metrów. Górale prowadzą tutaj kulturowy wypas owiec, a w Bacówkach można spróbować pasterskich wyrobów. Kiedyś Dolina Chochołowska była największym ośrodkiem pasterskim w Tatrach. Wypasano tutaj owce, jak i bydło. Dolina zaczyna się od asfaltowej drogi, która ciągnie się przez 3,5 km, czyli dokładnie tyle, ile można dojechać kolejką Rakoń. Jej pętla znajduje się zaraz za kasami wstępu po prawej stronie. Pierwsza startuje o 8 rano i kursuje co pół godziny. Na polanie co roku przybywają nowe zabudowania, co niestety niekoniecznie współgra z górskim otoczeniem i nieco burzy tutejszy spokój. W połowie polany znajduje się metalowy krzyż, który został postawiony tu ponad 100 lat temu, a po wizycie papieża w 1983 roku odnowiono go i zamontowano tablicę pamiątkową. Pierwszy znak, jaki mijamy, jest tutaj właśnie Polana Chochołowska, pokazuje nam godzinę 55 do schroniska. Także ruszamy. Właśnie o tej ciuchci wspominaliśmy na początku i jest napisane, że kosztuje... I jest napisane na niej, że kosztuje 10 zł. Asfaltowa droga kończy się na polanie Huciska. Jest to prawie połowa drogi do schroniska. Właśnie na tej polanie swoją trasę kończy kolejka Rakoń. Znajdziemy tu ławeczki oraz ostatnie toalety przed schroniskiem. Nazwa polany nawiązuje do kopalni rud żelaza Huciskie Banie, które funkcjonowały tu jeszcze w XIX wieku. Znajdziemy tu również bacówkę, w której możemy kupić wyroby pasterskie, a przed nią znajduje się kapliczka ufundowana na cześć wójta Witowa, który poniósł śmierć w potyczce ze zbójami. Dopiero po 40 minutach trafiliśmy na
otwartą wacówkę, której ja nie przepuszczę. Wszystkie tam na początku były zamknięte i ja byłam bardzo rozczarowana. Jest jeszcze wcześniej i jeszcze nie ma na ciepło, ale mam zimnego. Daj, schowam ci portfel. Z drogi asfaltowej zeszliśmy teraz na taką bardziej z kamyczkami. Dla nas to zdecydowanie lepiej. My wolimy takie przejścia niż asfaltem. Ale naprawdę wieje coraz mocniej. I będziemy się grubo zastanawiać nad tym, gdzie pójdziemy dalej. No bo jest tak, mimo słońca jest średnio przyjemnie, bo naprawdę wieje. No i zapowiadali, że będzie nawet do 100 km na godzinę wiało. Więc to dosyć mocno. Ale na razie idziemy. Zielony szlak prowadzący przez całą długość Doliny Chochołowskiej zaczyna się od Siwej Polany, przez Polanę Huciska na Polanę Chochołowską, a dalej na grzbiet pomiędzy Rakoniem i Wołowcem. Godzinka nam została do schroniska. Do Kościeliskiej stąd mamy 2:10. Myśleliśmy, czy nie zaliczymy w jeden dzień dwie dolinki, ale no to się jeszcze okaże, zobaczymy. Bo pogoda coraz bardziej się zmienia. No zobaczymy, na razie jest pięknie jeszcze, odwiecznie, ale jak dojdziemy do schroniska, pomyślimy dalej, czy idziemy na Dolinę Kościeliską. Mamy ochotę, bo to już ostatnie dni naszego urlopu. Niestety. Fajnie by było coś jeszcze hardkorowego zrobić, że dwie dolinki w jeden dzień, bo jednak nie ukrywajmy, no, 2 godziny wędrówki troszkę dla nas za mało. Zdecydowanie za mało. Spokój, cisza, dosyć popularna dolinka, ale ludzi nie ma, więc można znaleźć spokój w Tatrach, ale trzeba dobre terminy wybierać. Wiadomo, nie każdy może, ale jeżeli ktoś szuka spokoju, to musi wybierać takie terminy mało popularne. Fakt jest też taki, że w samym Zakopanem dużo rzeczy jest zamkniętych. Tak samo tutaj nawet wiedzieliśmy, że jest dużo rzeczy pozamykanych jeszcze przed sezonem. No, tak samo na Gubałówce było dużo budek zamkniętych. No, ale to wiesz, no, nam to w ogóle nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, pokój. Mi przeszkadzają tylko zamknięte bocówki. Mój ulubiony fragment Doliny Chochołowskiej. Zaraz, jak wyjdziemy z lasku, to jest taka fajna polanka. Fajnie to wszystko widać. I góry, i polankę, i wszystko. Szczególnie bardzo polecać Dolinę Chochołowską można wiosną, bo krokusy. Pięknie wtedy wszystko widać. Zielony szlak do schroniska jest to bardzo łatwy i prosty szlak dla każdego, który dodatkowo można skrócić dojeżdżając ciuchcią lub dorożką. Ewentualnie możemy wypożyczyć rower. Ale Dolina Chochołowska jest idealnym miejscem wypadowym dla tych bardziej zaawansowanych tatromaniaków, którzy chcą przejść dłuższe i bardziej intensywne szlaki. W takim wypadku z doliny możemy ruszyć szlakiem na Grzesia, Rakoń lub Trzydniowiański Wierch. Przed nami kolejne rozwidlenie szlaków. Tam prowadzi czerwony do góry, ale my idziemy tutaj na Polanę Chochołowską. Zostało nam według znaku 25 minut jeszcze. Dolina Chochołowska jest największą i najdłuższą tatrzańską doliną. Ma ponad 35 km2 powierzchni. Pokryta jest lasem świerkowym, a najpiękniej wygląda wiosną, kiedy kwitną krokusy, a na halach rozpoczyna się wypas owiec. Aż 2/3 doliny pokryte jest lasami świerkowymi, a w dolnej jej części występują dolnoreglowe lasy z domieszką buka, jodły i sosny zwyczajnej. Cisza, spokój, trumyka, szum, ptaszki śpiewają, pogoda cudowna. Czego chcieć więcej? Niby zwykła dolinka, bez żadnej trudności, ale tyle radości daje. Nie zawsze trzeba zdobywać wysokie szczyty, by mieć satysfakcję. Starczy taka dolinka czasami. Mało ilość ludzi, bo na takiej majówce to na przykład tutaj to pewnie jest masakra. A jak teraz, bąbelku, super jest, nie? No, jest tak mało ludzi. Nawet po wczorajszych dniu, gdzie mamy trochę nogi obolałe, fajnie się idzie. No, zrobiliśmy wczoraj dużo kilometrów. No, w sumie 40 tysięcy kroków tak. Przez cały dzień ponad. Na 35 chyba miałem. Na szlaku 16-17 kilometrów, ale drugie 10 jeszcze później. Jak nie Zapraszam więcej nawet. Zapraszam do oglądania z tego filmu. Jest to film
z Rusinową Polaną, z Gęsią Szyją, aż do hali gąsienicowej. I wychodziliśmy w Kuźnicach. Teraz mój najlepszy fragment. Wychodzimy właśnie z tego lasku i już się zaczyna Polana Chochołowska. Piękna, z tą kapliczką, do której później dojdziemy. Jest naprawdę spoko. Te widoki, mega. Polana ma długość 700 metrów i jest szeroka nawet do 350 metrów, przez co robi ogromne wrażenie. Polana Chochołowska była i jest wykorzystywana do celów pasterskich. Kiedyś stało tu kilkadziesiąt budynków gospodarczych, a teraz zostało tylko kilkanaście. Do doliny przyjeżdżają tłumy turystów wiosną, ponieważ jest to idealny czas, żeby zobaczyć krokusy. W zależności od tego, jak długo trwała zima, to krokusów możemy spodziewać się już na przełomie marca i kwietnia. Krokus, inaczej zwany szafran spiski, kwitnie przez około 2-3 tygodnie. Zanim pójdziemy do schroniska, idziemy najpierw do kapliczki. Musimy zejść tutaj w prawo. Polana Chochołowska, 1105 metrów, kapliczka 5 minut. Idziemy do słynnej kapliczki. Kaplica na Polanie Chochołowskiej to drewniana kapliczka znajdująca się pod lasem. Wybudowana jest w góralskim stylu z niemalowanych desek, kryta czarnymi drewnianymi gontami. Jej kopuła zwieńczona jest krzyżem z surowego, nieheblowanego drzewa. Została wybudowana w 1958 roku dla górali, którzy wypasali tu owce. Później kręcono tu sceny kultowego serialu Janosik. I po kilku minutkach dotarliśmy do kapliczki. Idziemy, pokażemy Wam ją w środku. Mam nadzieję, że będzie widać. Kaplica została poświęcona i wyposażona, a przed nią wyrównano teren i postawiono ławki. Kaplicy nadano imię świętego Jana Chrzciciela. W sezonie turystycznym od czerwca do października odbywają się w niej msze święte o godzinie 13. Obok kaplicy stoi niewielka zadaszona wiata i drewniany krzyż. A w 1996 roku została utwardzona droga prowadząca do kaplicy. Rzesze górali co roku przychodzą tu na pasterkę, a podczas górskich wędrówek wielokrotnie modlił się tu Karol Wojtyła. Przy kapliczce zbierają się tłumy nie tylko podczas mszy świętych, ale również podczas odpustu na świętego Jana Chrzciciela. Dodatkowo wielu nowożeńców wybiera to miejsce, by powiedzieć sobie sakramentalne tak. Się zmienia z każdą minutą pogoda. I tutaj już od kapliczki bezpośrednio kierujemy się górnym tutaj przejściem do schroniska, bo ktoś mi obiecał szarlotkę. Także tutaj w tej kwestii nic się nie zmienia. Oscypki i szarlotka muszą być zawsze. Mam nadzieję tylko, że będzie. Dolina Chochołowska jest idealna na rodzinne spacery. Co ważne, rodzice z wózkami również dadzą radę dojść do schroniska. Warto zaznaczyć, że dolina jest przyjazna dla właścicieli psów, co nieczęsto się zdarza w polskich Tatrach. Dlatego śmiało można się tu wybrać na spacer ze swoimi pupilami. Zbliżamy się do schroniska, już tylko troszkę z górki. Również chyba polecamy zacząć najpierw od kapliczki, później do schroniska. Ładne widoki w tą stronę, na pasmo górskie. Grześ, godzina 35, żółtym szlakiem, tamtą stronę. Rakoń przez Grześ, 2.45, Wołowiec przez Grzesia, 3.15. A my idziemy na szarlotkę. Schronisko turystyczne położone jest na Polanie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Nazywane jest w skrócie schroniskiem chochołowskim. Obiekt znajduje się na wysokości 1146 metrów nad poziomem morza i jest zarządzany przez PTTK oraz jest główną bazą noclegową do wypadów w Tatry Zachodnie. Idziemy na pierwsze piętro, tam jest bufet. Trzymaj drzwi. Schronisko zostało otwarte w 1953 roku i posiada 121 miejsc noclegowych w pokojach o różnej wielkości i różnym standardzie. W schronisku mieści się papieski ośrodek historii turystyki górskiej.
z wystawą upamiętniającą spotkanie papieża świętego Jana Pawła II z Lechem Wałęsą, które odbyło się 23 czerwca 1983 roku. Sala papieska dostępna jest dla zwiedzających od 8 do 20. Szczegółowe informacje można uzyskać w recepcji schroniska. Schronisko słynie z restauracji, w której podawane są domowe potrawy, a specjalnością szefa kuchni jest deser chochołowski oraz kotlet chochołowski. O, mamy całe nasze zamówienie i to jest tak. Herbatka. Dziękuję. Z miodem i sokiem malinowym. Szarlotka z polewą jagodową i śmietaną. Dla mnie oczywiście bez śmietany. I za to wszystko zapłaciłam 49 zł. Jemy. W końcu. Pyszne. I szczerze, z czystym sumieniem lepsza niż wczoraj w tamtym schronisku. Na murowańcu. Tu jest dużo lepsze. A te jagody są rewelacyjne. Ale czuję, że będę miała fioletowe usta. Tutaj chyba zawsze była najlepsza, nie? Zawsze nam tu smakowała, jak byliśmy. Po przerwie w schronisku, po zjedzeniu rewelacyjnej szarlotki, idziemy z powrotem. Stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie odpuszczamy jakieś dłuższe, dalsze trasy, bo pogoda jednak ma się zmienić i to bardzo, więc nie będziemy ryzykować. I wracamy tą samą trasą, którą przyszliśmy, tym samym szlakiem. Ale jeżeli chodzi o przejście tam z przystanku, gdzie wysiedliśmy na głównej drodze, tutaj do samego schroniska, jest to 8 kilometrów. Także... 8, prawie 9. Prawie 9, no, przepraszam. Tak, jest to prawie 9 kilometrów, więc teraz czeka nas taka sama droga powrotna. Tutaj jak zejdziemy niżej od schroniska, możemy iść w dół w stronę Zakopanego, tam żeby wyjść tak jak my przyszliśmy, albo możemy tutaj właśnie iść na Rakoń zielonym szlakiem. I tam jest 2,35 do Rakonia. Tutaj tą drogą, a tam mamy schronisko wyżej. A my schodzimy w dół. Wypadowa z Doliny Chochołowskiej jest naprawdę fajna. Wiele szlaków stąd prowadzi, więc można śmiało polecić. Jeżeli ktoś chce dłuższą trasę niż tylko samą dolinę. Ogólnie to się nie spodziewaliśmy tego, że bryczki dojeżdżają aż tutaj. Ja myślałam, że bryczka kończy trasę tak samo, jak kończy trasę Ciuchcia. A tu proszę, prawie pod samym schroniskiem stoi pan z konikiem. Tak. Przy wejściu do tutaj do kaplicy. Tak, tutaj tą drogą szliśmy właśnie do kapliczki. Tutaj się znajduje kapliczka. A dotąd dojeżdża bryczka. Tak jak mówiłam, kierujemy się teraz do przystanku autobusowego, gdzie busikiem pojedziemy do centrum Zakopanego i później mamy tak w planach dzisiaj jeszcze wybrać się na Termy Zakopiańskie, troszeczkę się zrelaksować w te nasze ostatnie dni pobytu tutaj. A Was zapraszamy do oglądania naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!